Was bardzo serdecznie. Będę miał przyjemność poprowadzić kurs wakacyjny maturalny z matematyki podstawowej w ramach właśnie Naukowców Dwóch. No i dzisiaj chciałem w tym krótkim spotkaniu zaprezentować Wam kilka rozwiązań matury z matematyki podstawowej właśnie z CKE na rok 2023. Przejdźmy sobie do pierwszego zadania. W pierwszym zadaniu mamy wybrać poprawną odpowiedź, no i wartość takiego wyrażenia będzie równa. W tym wyrażeniu możemy sobie przepisać właśnie pod spodem w całości, żeby to sobie policzyć. Jak widzimy, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 szóstek do potęgi setnej, co nam pozwala wyciągnąć szóstkę przed nawias, bo wszystkie wyrazy nam się powtarzają, więc jeżeli sobie to zapiszemy, będziemy mieli 6 do setnej razy i teraz tu mamy 1, 1, 1, 1, 1, 1 i to musimy sumować, czyli 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Jak sobie przemnożymy teraz to 6 do setnej razy każdą z tych liczb, otrzymamy to, co mieliśmy pierwotnie. No i teraz obliczamy sobie to dalej. Okazuje się, że mamy 6 do setnej razy 6. No i to nam pozwala teraz wciągnąć sobie tą szóstkę do mnożenia tutaj, no bo 6 do potęgi setnej to tak jakbyśmy 100 razy mnożyli 6, więc jak mnożymy jeszcze razy 1, 6, no to otrzymujemy wynik 6 razy 6 razy 6 i tak 101 razy, czyli 6 do potęgi 101. I to jest nasza odpowiedź w tym zadaniu i jest to odpowiedź B. Przejdźmy sobie w takim razie do kolejnego zadania. Kolejnym zadaniem mamy wyznaczyć wszystkie liczby naturalne trzycyfrowe, w których w zapisie dziesiętnym nie będzie występowała cyfra 2. No i mamy policzyć, ile takich cyfr będzie liczb naturalnych. No i teraz możemy sobie zobrazować tę sytuację w ten sposób, że to będzie nasza liczba naturalna trzycyfrowa. No i żeby taką liczbę otrzymać, możemy sobie wstawiać dowolne cyfry na każdym miejscu, ale mamy pewne ograniczenia. No i teraz na pierwszym miejscu możemy sobie wstawić tak, jedynkę. No dwójki nie możemy, bo chcemy, żeby w tym zapisie dziesiętnym ta dwójka nie występowała. No to możemy wstawić jeszcze trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę i dziewiątkę. Nie możemy wstawić zera, no bo jeżeli wstawimy na pierwszym miejscu zero, no to nie otrzymamy liczby trzycyfrowej, tylko dwucyfrową. Razem mamy takich możliwości tutaj 8, więc możemy sobie wstawić, że mamy 8 możliwości. Idziemy na kolejne miejsce. Na kolejnym miejscu, w tym miejscu, możemy już wstawić 0. Możemy wstawić 1. Dwójkę znowu pomijamy. I zostaje nam jeszcze trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka i dziewiątka. Czyli razem mamy 9 możliwości w tym miejscu. I mamy jeszcze ostatnie miejsce. No i w tym ostatnim miejscu możemy wstawić też albo 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Czyli mamy 9. No i teraz jak sobie to przemnożymy, bo mamy tyle możliwości na tym miejscu, tyle możliwości w tym miejscu i tyle w tym. No to jak będziemy wybierać jedną z tych, jedną z tych i jedną z tych, no to mamy łącznie tyle możliwości i ten wynik, jak sobie przemnożymy, daje nam wynik 648. No i w naszym wypadku jest to odpowiedź C. W takim razie przejdźmy sobie do kolejnego zadania. W kolejnym zadaniu mamy dwie przecinające się proste i mamy podane miary łuków, miary kątów, które zostały utworzone przez te proste i zapisali je nam w tym zadaniu za pomocą wyrażeń algebraicznych, tak jak na rysunku. No i musimy sobie teraz dokończyć to zdanie układem równań, w którym zapisano prawidłowe zależności między miarami kątów utworzonych przez te proste. Jest układ, no i musimy to wybrać jakąś odpowiedź. Co jest istotne w tym zadaniu? Musimy wybrać dwie odpowiedzi, tak aby dla każdej z nich dokończenie było prawdziwe. Czyli tutaj będą w tym zadaniu dwie odpowiedzi poprawne. Co możemy wiedzieć w tym zadaniu? Ten kąt i ten będą kątami wierzchołkowymi, czyli będą miały taką samą miarę. Więc już możemy sobie zapisać, że alfa plus beta będzie równe 2 alfa minus beta. Idąc dalej, możemy sobie też zapisać, że tutaj będziemy mieli kąt półpełny. Czyli kąt beta plus 2 alfa minus beta będzie równy 180 stopni, ale w tą stronę również będziemy mieli te 180 stopni. Czyli możemy zapisać, że beta plus 2 alfa minus beta jest 180 stopni, ale też alfa plus beta jest równe 180 stopni. Daje nam to już możliwość jakiegoś układu równań. Jak sobie popatrzymy na te nasze odpowiedzi tutaj, no to nasuwa nam się tutaj układ równań w podpunkcie B, bo jak widzimy, mamy dokładnie ten przykład i mamy też to równanie. Czyli naszym pierwszym równaniem będzie alfa plus beta równa się 2 alfa minus beta i beta plus alfa plus beta jest równe 180 stopni. To jest nasz pierwszy układ, jest to odpowiedź B. I została nam do wyboru jeszcze jedna
z możliwości. No i teraz mamy jeszcze tutaj taką możliwość, jak sobie przyjrzymy te odpowiedzi. Tutaj w tej odpowiedzi E wygląda to troszkę podobnie do tego, co zapisaliśmy tutaj, z tym, że to jedno beta występuje osobno. Czyli jakbyśmy sobie teraz to chcieli przekształcić, to przenieśmy sobie dodatnie na stronę ujemną i otrzymamy to przekształcenie tutaj. Czyli możemy sobie zapisać, że to 180 stopni minus i teraz właśnie 2 alfa, bo mamy tutaj 2 alfa dodatnie przenosimy, czyli mamy minus 2 alfa. I później mamy jeszcze właśnie beta. Równa się i tu nam zostaje beta. Tu teraz musimy sobie dać właśnie ten nawias, tak jak mamy w tym naszym przykładzie, dzięki czemu 2 alfa zostanie nam z minusem, a beta zmieni znak na plus i jak przenosiliśmy to beta na tą stronę, to rzeczywiście dostaniemy plus. No i to mamy jedną możliwość. No i teraz jeszcze tą pierwszą, którą zapisaliśmy, alfa plus beta, 2 alfa minus beta i jest to odpowiedź E. Także w tym zadaniu mamy dwie poprawne odpowiedzi i jest to odpowiedź B i E. I wynika to właśnie z tych własności kątów wierzchołkowych i kąta półkołnego 180 stopni. Przejdźmy sobie do kolejnego zadania. W kolejnym zadaniu musimy sobie policzyć, ile będziemy mieć tutaj rozwiązań takiego równania i zaznaczyć poprawną odpowiedź. Pierwsze, co musimy zrobić w takim zadaniu, to upewnić się, że mianownik nie będzie zerem. No bo jeżeli mamy coś zapisane w postaci ułamka, to znaczy, że wykonujemy dzielenie. Pozioma linia w ułamku oznacza dzielenie. No a jak wiemy, nie możemy dzielić przez zero w matematyce, więc mianownik nie może być zerem. No a skoro mamy mnożenie w mianowniku, no to jeżeli któraś z tych liczb, przez które mnożymy, będzie zerem, to będzie nam wykluczała taką możliwość i nie będziemy mogli otrzymać takiego rozwiązania. Więc na początek musimy sobie wykluczyć, że tak, x musi być różne od zera, bo tutaj mamy, jeżeli wstawimy za x 0, no to już nam wyzeruje mianownik. Teraz x musi być różny od 1,5, bo jak wstawimy 1,5 tutaj, to nam wyzeruje, czyli x różny od 1,5. I idąc dalej, x musi być jeszcze różny od minus 6, bo też nam wyzeruje mianownik. Czyli możemy sobie zapisać, że dziedziną naszej funkcji są x należące do liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 6, 0 i 1,5. Może zapiszmy tutaj 1 i 1 druga. To jest nasza dziedzina i teraz na tej podstawie będziemy mogli sobie obliczyć rozwiązania. Teraz, żeby ułamek był równy 0, no to licznik musi być równy 0, bo jeżeli 0 podzielimy przez dowolną liczbę, otrzymamy 0. Czyli ten nasz u góry licznik musi być równy 0. Znowu mamy mnożenie, więc albo jeden nawias, albo drugi musi być równy 0. I wtedy otrzymamy w liczniku 0 i jako 0 otrzymamy wynik ostateczny, więc będziemy mieli rozwiązanie. Więc zapisujemy sobie, że 4x minus 6 jest równe 0 lub x minus 2 do kwadratu jest równe 0. I teraz, jeżeli sobie przejdziemy i przeliczymy te odpowiedzi, no to 4 minus 6 równe 0 daje nam 4x równe 6, czyli x jest równe 1,5. Mamy jakieś rozwiązanie, no ale niestety od razu możemy sprawdzić, nie zgadza się z naszą dziedziną, bo nie możemy mieć 1,5, bo wtedy wyzeruje nam mianownik i nie otrzymamy rozwiązania. Czyli otrzymaliśmy jakiś wynik, ale ten wynik nie należy do dziedziny. No to rozwiązujemy jeszcze drugą możliwość, która pozwoli nam otrzymać jakieś rozwiązanie. No i teraz w jakiej sytuacji otrzymamy 0, jeżeli mnożymy coś do kwadratu? No wtedy, kiedy ta liczba, którą podnosimy do kwadratu, będzie równa 0. W żadnym innym wypadku żadna liczba inna podniesiona do kwadratu nie da nam 0. Czyli musimy wiedzieć, że x minus 2 daje nam 0. Więc x w takim wypadku jest równy 2. No i patrzymy, nie jest wykluczony przez żadną z tych możliwości, które zerowały na mianownik, więc jest to nasza odpowiedź. Jak najbardziej x równe 2, czyli możemy udzielić odpowiedzi, że to równanie w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie jedno rozwiązanie i jest to rozwiązanie x równe 2. Czyli to tutaj. Przejdźmy sobie w takim razie do kolejnego zadania. W kolejnym zadaniu musimy wykazać, że dla każdej liczby całkowitej nieparzystej n, liczba n do kwadratu plus 2023 jest podzielna przez 8. Więc możemy sobie zapisać albo podkreślić n jako każda liczba całkowita nieparzysta. I teraz zapiszemy sobie tą liczbę nieparzystą. Jeżeli
weźmiemy dowolną liczbę k, która będzie liczbą całkowitą, więc zapiszmy sobie gdzieś tutaj obok, że k liczba całkowita. Jeżeli ją pomnożymy razy 2, otrzymamy na pewno liczbę parzystą, bo dowolną liczbę, którą przemnożymy przez 2, otrzymamy zawsze parzystą. Więc żeby otrzymać liczbę nieparzystą, wystarczy, że do tej liczby dodamy 1. Wtedy otrzymujemy liczbę nieparzystą, no bo mamy zbiór liczb. Jeżeli na przykład mamy 0, 1, 2, 3, 4, no to idziemy po kolei i mamy parzystą, nieparzystą, parzystą, nieparzystą, parzystą. Czyli jeżeli otrzymaliśmy parzystą, dodamy 1, no to z parzystej przechodzimy do nieparzystej, mamy na pewno nieparzystą. To jest nasza liczba nieparzysta. I teraz podstawiamy ją sobie do naszego wzoru tutaj. Więc zapisujemy sobie 2k plus 1, podnosimy to do kwadratu i plus 2023. Jak sobie to policzymy, mamy tutaj wzór skróconego mnożenia 4k do kwadratu plus 4k plus 1 plus 2023. No i otrzymujemy następnie 4k do kwadratu plus 4k plus 2024. I teraz, mając ten zapis, zauważamy, że powtarza nam się tutaj 4k, więc możemy je sobie jeszcze wyjąć przed nawias. Wyciągamy 4k przed nawias i mamy w nawiasie jeszcze k plus 1 plus 2024. Otrzymaliśmy takie rozwiązanie i teraz musimy je sobie skomentować. Jeżeli k będzie liczbą parzystą, no to k plus 1 będzie liczbą nieparzystą. Jeżeli k będzie liczbą nieparzystą, no to k plus 1 będzie liczbą parzystą. Więc całość, przemnożenie liczby nieparzystej przez parzystą, da nam wynik parzysty. Więc zapiszmy sobie teraz dosłownie, że jeżeli k parzyste, to k plus 1 nieparzyste. I na odwrót. A to oznacza, że k razy k plus 1 jest parzyste. I teraz mamy w naszym równaniu jeszcze czwórkę. Wiemy, że to już jest parzyste i mamy jeszcze 2024. Teraz idąc dalej, no czwórka jest parzysta. I teraz jeżeli pomnożymy dowolną liczbę parzystą przez 4, no to otrzymamy wynik podzielny przez 8, bo ósemka jest zarówno podzielna przez 4, jak i przez 2, a 2 jest liczbą parzystą w tym wypadku, więc daje nam to cechę podzielności przez 8. Więc jeżeli mnożymy parzystą liczbę przez 4, to wynik tego mnożenia jest podzielny przez 8. Więc już wiemy, że ta część jest podzielna przez 8. Podzielimy sobie 2024 przez 8, gdzieś na marginesie, no i otrzymujemy wynik 253. Czyli 2024 też jest podzielne przez 8. Więc mamy teraz sumę dwóch liczb podzielnych przez 8. Jeżeli sumujemy dwie liczby, które są podzielne przez 8, no to wynik też na pewno będzie podzielny przez 8. Więc piszemy jeszcze ostatni komentarz słowny. Suma dwóch liczb podzielnych przez 8 jest podzielna przez 8. Co należało dowieść? I na tym kończymy to zadanie. Każde zadanie, które polega na tym, że mamy coś wykazać, a na tym polega to zadanie, będzie wymagało zawsze od nas jakiegoś komentarza słownego. Czasem będzie krótszy, czasem dłuższy, ale komentarz słowny tutaj pozwoli egzaminatorowi później zrozumieć wasz tok rozumowania, w jaki sposób rozwiązywaliście to zadanie i pozwoli przyznać komplet punktów, dzięki czemu zdobędziecie te wymagane punkty. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie dalej. Ok, mamy kolejne zadanie. Funkcja liniowa f wyrażona jest wzorem f od x równa się ax plus b. Wiemy też, że liczby a i b są liczbami rzeczywistymi. No i tutaj na tym układzie współrzędnych przedstawiono nam tą wykres tej funkcji f od x i musimy wybrać, jakie warunki będą spełniały te właśnie współczynniki a i b we wzorze tej funkcji f. Widzimy, że funkcja jest rosnąca, bo zwraca się do góry. Im dalej będziemy szli w prawo, tym większe wartości przyjmuje ta funkcja. Ona będzie sobie tu szła gdzieś tam wysoko, wysoko do góry. Czyli funkcja jest rosnąca, a jak tutaj pamiętamy z warunków tej funkcji, współczynnik a dla funkcji rosnącej przyjmuje wartości większe od zera. Dodatnie, wtedy funkcja jest rosnąca. Jeżeli funkcja w tym zadaniu wyglądałaby tak, że szłaby nam o tutaj tak z góry do dołu, czyli była malejąca, to znaczy, że współczynnik a przyjmowałby wartości ujemne, bo właśnie wtedy, kiedy funkcja maleje,
a będzie mniejsze od 0 i będziemy tutaj mieli wynik na początku z minusem, czyli minus ileś x i wtedy wiemy, że funkcja jest malejąca. Czyli jeżeli nasza funkcja rośnie, no to wiemy, że to a musi być większe od 0, co już tutaj nam eliminuje odpowiedzi c i d i pozostawia do wyboru odpowiedzi a i b. No to jeszcze musimy teraz wybrać współczynnik b. Współczynnik b to jest inaczej punkt przecięcia naszego wykresu funkcji z osią y, czyli miejsce, w którym ten wykres będzie przecinał nam tą oś y. No jak widzimy, ten wykres przecina nam tą oś y tutaj w tym punkcie, czyli ma wartości ujemne, czyli b w tym wypadku będzie mniejsze od 0. I jest to odpowiedź tutaj b. Przejdźmy sobie w takim razie do kolejnego zadania. Mamy tutaj zadanie 13 z różnymi wykresami i dużo, dużo treści. Mamy czas półtrwania leku w organizmie. Jest to czas, kiedy po którego upływie masa leków w organizmie będzie nam się zmniejszała o połowę. Mamy też wzór na obliczenie sobie tej masy, masa przyjętej dawki leku, pomnożona przez odpowiedni algorytm, daje nam właśnie masę, która zostanie po upływie jakiegoś czasu. No i wiemy też, że w przypadku przyjęcia kilkunastu dawek, ta zależność będzie nam pozwalała obliczyć, ile leku było w organizmie w każdej uprzednio przyjętej dawce. No i mamy naszego pacjenta, który otrzymuje co 4 dni o tej samej godzinie dawkę 100 mg leku. A czas półtrwania takiego leku w organizmie ludzkim wynosi 4 doby, czyli inaczej też 4 dni. No i w zadaniu 13.1 musimy wybrać wykres zależności masy m leku L w organizmie tego pacjenta od czasu T, który był liczony od momentu przyjęcia przez pacjenta pierwszej dawki. No jak to będzie wyglądało? Jeżeli pacjent przyjmuje naszą dawkę 100 mg leku, no to jeżeli będziemy mieli taki wykres, no to on na tym wykresie osiągnie dawkę 100 mg i następnie do 4. dnia, to jest 4. dzień, do 4. dnia będzie miał już tylko 50, czyli będzie mu to tak stopniowo spadało. I zostanie mu tej dawki 50. I 4. dnia, bo co 4 dni przyjmuje kolejną dawkę leku, przyjmie kolejne 100 mg leku, czyli w organizmie pozostało mu 50, a on przyjmie jeszcze kolejne 100, to oznacza, że będzie miał 150 w tym dniu miligramów leku w organizmie. I z upływem kolejnych dni, znowu minie kolejne 4 dni, czyli będziemy mieć już 8 dni, znowu ta dawka, tylko tym razem ze 150, będzie się zmniejszała o połowę i dojdzie nam do 75, czyli gdzieś mniej więcej tutaj. Czyli znowu będzie to wyglądało tak. I znowu w tym 8 dniu, bo minęło kolejne 4, nasz pacjent przyjmie kolejną dawkę 100 mg takiego leku. Czyli miał 75, przyjął 100, czyli będzie miał teraz 175. Czyli znowu zaczyna być tutaj gdzieś jeszcze wyżej. I po upływie kolejnych 4 dni, czyli mamy już 12 dzień, znowu dawka tego leku w organizmie zmniejszy się o połowę. Tym razem z 175 zmniejszy się na pół, czyli otrzymamy 87,5 mg. To będzie znowu gdzieś tutaj wyżej niż 75. I znowu będzie to wyglądało w ten sposób, że od tych 8 do 12 dni ta dawka nam znowu zmaleje. No i który wykres będzie nam to prezentował? Podobne do tego wykresu są wykres A, B i D, co jest w ogóle innym przykładem wykresu. Na nim cały czas rośnie. Ten wykres nie uwzględnia tego, że z upływem dni ta dawka leku też się będzie zmniejszała. Na wykresie D widzimy, że ta dawka zmniejsza się tak liniowo, potem wzrasta i znowu liniowo się zmniejsza, wzrasta i znowu liniowo się zmniejsza. Tutaj mamy na wykresie B w ogóle nie uwzględnione to, że nasz pacjent przyjmuje kolejne 100 mg, tylko tak jakby z każdym dniem przyjmował coraz mniejszą dawkę tego leku i uzupełniał tylko do 100, a on nie uzupełnia do 100, tylko właśnie tabletkę przyjmuje 100 mg, czyli o 100 mg wzrasta, czyli będzie nam wzrastało coraz wyżej. Więc ten wykres nam tutaj też nie pasuje, wyeliminowaliśmy C i B. I został nam wykres A i D, które są do siebie już bardzo podobne, z tym, że tutaj mamy takie zakrzywione, nie jest to linia prosta, tu mamy linię prostą. Teraz musimy rozważyć, który rysunek będzie bardziej dokładny w przypadku naszego pacjenta. No i będzie to wykres właśnie A, z tego względu, że w organizmie będzie to stopniowo, z dnia na dzień mniej, ale tak właśnie łagodnie, a nie ostro, jak mamy tutaj liniowo, bo tutaj mamy funkcję liniową, a dawka leku maleje bardziej wykładniczo. Dlatego ten wykres A będzie tutaj tą odpowiedzią.
Tutaj też na tym moim rysunku staram się to jakoś przedstawić. Zmarzmy sobie w takim razie ten rysunek. Tu wybraliśmy ten wykres A. Więc to jest ta nasza odpowiedź. I mam jeszcze drugi podpunkt. 13.2. Oblicz masę leku L w organizmie tego pacjenta tuż przed przyjęciem 11 dawki tego leku. I mamy podać wynik w zaokrągleniu do 0,1 mg. No i tutaj są różne metody. Możemy to różnie liczyć. W tym zadaniu tak właściwie wydaje mi się, że najszybciej będzie, jeżeli sobie właśnie zapiszemy, rozpiszemy w danym dniu, ile takiego leku w tym organizmie naszego pacjenta było. Więc w pierwszym dniu nasz pacjent miał 100 mg takiego leku. No i po upływie 4 dni, czyli przed przyjęciem drugiej dawki, czyli ta druga dawka, w jego organizmie było tych miligramów 50, bo zmniejszyło nam się o połowę. No i następnie nasz pacjent przyjął kolejne 100 mg, czyli miał już ich 150, więc przed przyjęciem trzeciej dawki miał połowę z tych 150, czyli 75. No i przyjął kolejną dawkę. Po przyjęciu tej dawki w organizmie miał 175 mg leku, czyli przed przyjęciem czwartej dawki po upływie kolejnych 4 dni ta wartość zmniejszyła się o połowę i nasz pacjent miał już w organizmie 87,5 mg takiego leku. Następnie znowu przyjął 100, daje nam to już 187,5. No i teraz idąc dalej, przed przyjęciem piątej dawki w jego organizmie pozostało jeszcze 93,75 mg leku. No i nasz pacjent znowu przyjął 100, co nam daje już 190. No i jak sobie to podzielimy na pół, bo znowu połowa nam w tym organizmie już została zmetabolizowana, no to przed przyjęciem szóstej dawki w organizmie naszego pacjenta pozostawało 96,88 mg. No i znowu przyjął 100, więc przed siódmym przyjęciem leku w jego organizmie pozostawało jeszcze 98,44 mg. No i nasz pacjent znowu przyjął 100, więc przed przyjęciem ósmej dawki w jego organizmie mieliśmy połowę ze 198,44, czyli w naszym pacjencie pozostawało jeszcze 99,22 mg leku. No i nasz pacjent znowu minął kolejne 4 dni, przyjął tą dawkę 100 mg i po upływie kolejnych 4 dni w jego organizmie pozostawała połowa z tych 199,22. To nam daje 99,61. No i nasz pacjent znowu przyjął 100 mg leku i przed przyjęciem 10 dawki w jego organizmie pozostawała znowu połowa, czyli 99,8 mg leku. No i nasz pacjent znowu przyjął 100 i teraz przed 11 dawką takiego leku, a w stanie mamy właśnie policzyć, ile jest jeszcze tego leku przed przyjęciem 11 dawki, no to po upływie 10 mieliśmy 99,8 i 100, które przyjął, czyli przed 11 dawką nasz pacjent będzie miał połowę z 199,8, czyli jest to 99,9 mg leku. No i to jest nasza odpowiedź. Mieliśmy podać w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. Dokładnie tak podaliśmy, więc tutaj odpowiedzią będzie, że przed przyjęciem 11 dawki tego leku w organizmie tego pacjenta pozostawało 99,9 mg substancji tego leku. I to jest tutaj nasza odpowiedź. Przejdźmy sobie w takim razie do kolejnego zadania. Mamy zadanie 15. Dany jest ciąg AN, który jest określony wzorem AN równa się minus 3N plus 5 i ten ciąg jest dla każdej liczby naturalnej N większej bądź równej od 1. No i teraz musimy stwierdzić, czy te zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Liczby 2, minus 1 i minus 4 są trzema kolejnymi początkowymi wyrazami ciągu AN. No i żeby to sprawdzić, no to wystarczy, że sobie policzymy po prostu pierwsze trzy wyniki tego ciągu, czyli A1 będzie równe minus 3 razy 1 plus 5. Minus 3 plus 5 daje nam 2. Drugim wyrazem tego ciągu będzie minus 3 razy 2 plus 5, czyli mamy minus 6 plus 5, to daje nam minus 1. I trzecim wyrazem tego ciągu będzie minus 3 razy 3 plus 5, czyli mamy minus 9 plus 5, daje nam minus 4. No i rzeczywiście otrzymaliśmy liczby 2, minus 1 i minus 4, więc rzeczywiście są to początkowe wyrazy tego ciągu, więc to zdanie jest jak najbardziej prawdziwe. Mamy teraz drugie. Ciąg AN jest ciągiem arytmetycznym o różnicy równej 5. Jaki mamy wzór na ciąg arytmetyczny? Przypomnijmy go sobie. AN to jest A1 plus N minus 1 razy R. I N to jest ta każda kolejna naturalna liczba większa bądź równa od jedynki. No i możemy sobie teraz sprawdzić, jakie otrzymamy tutaj wyniki R. No jak to sprawdzić? Wystarczy, że podstawimy sobie
tutaj pierwszą i na przykład drugą albo drugą i trzecią liczbę tego ciągu. Może weźmy sobie właśnie drugą i trzecią liczbę takiego ciągu i jeżeli to sobie wyliczymy, otrzymamy to R i sprawdzimy, czy rzeczywiście ta różnica jest równa 5. No to w takim razie liczymy sobie drugą liczbę tego ciągu. Więc tutaj wiemy, że A1 jest równe 2, bo to już sobie policzyliśmy, czyli A2 będzie równe 2 plus 2 minus 1 razy R. I wiemy też, że mamy jeszcze trzeci wyraz takiego ciągu. I tu znowu dwójka, 3 minus 1 i też razy R. Jednocześnie tutaj mamy już policzone wartości, jakie przyjmuje A2 i A3, więc możemy sobie tutaj podstawić i zapisać, że 2 plus, i teraz mamy tutaj 1R, czyli 2 plus R, to jest równe minus 1. To sobie przeliczyliśmy, wytasowaliśmy, ono było równe A2, a A2 jest równe minus 1, właśnie to zapisaliśmy. Teraz przeliczmy sobie jeszcze tutaj to drugi przykład, 2 plus, i teraz mamy 3 minus 1, czyli 2R, jest równe, no i z tego wiemy, że jest równe minus 4. No i teraz wynikałoby nam wyliczyć sobie to R, ile wynosi, no i tutaj w tym wyliczamy, że R będzie równe minus 3, no i z tego jak sobie wyliczymy, to też otrzymamy R równe minus 3, więc rzeczywiście ten ciąg będzie takim ciągiem arytmetycznym, z tym, że różnica będzie wynosiła minus 3, a nie 5. Minus 3 to nie jest 5, więc to zdanie będzie fałszywe. Przejdźmy sobie w takim razie do kolejnego zadania. Mamy zadanie 17. No i w tym zadaniu mamy płaszczyznę, mamy układ współrzędnych, osie o x i y, no i mamy na tym układzie współrzędnych okrąg o środku w punkcie S jej wartości 2 i minus 5 i promień takiego okręgu wynosi 3. I mamy wybrać równanie, wybrać odpowiedź, która, w której jest zapisane równanie takiego okręgu. No to przypomnijmy sobie w takim razie, jak zapisywaliśmy równanie okręgu. Równanie okręgu miało postać x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu równa się r kwadrat. I nasze e, a i b to były współrzędne środka okręgu, a r to był promień okręgu. No i teraz wszystkie te dane, które tu potrzebujemy, żeby zapisać równanie okręgu, mamy podane w treści zadania, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko je podstawić, czyli x minus a to jest w tym wypadku dwójka do kwadratu plus y minus b, w naszym wypadku b jest równe minus 5, czyli minus minus 5, czyli plus 5 do kwadratu i to jest równe 3 do kwadratu, czyli 9. I taki zapis równania mamy w podpunkcie a i to jest nasza odpowiedź. Przejdźmy sobie do kolejnego zadania. Znowu mamy płaszczyznę, układ współrzędnych, mamy prostą k o równaniu i mamy tutaj to równanie tej prostej, y minus, równa się minus 3x plus 1. No i teraz musimy wybrać, która z podanych prostych w tym podpunkcie tego zadania jest równoległa do prostej k. Jeżeli sobie przypomnimy, jakie były cechy równoległości, no to mamy coś takiego. Dwie przykładowe, równoległe do siebie proste. Co je łączy? Wspólny współczynnik a. Czyli jeżeli mamy taką tutaj prostą o takim równaniu, no to musimy znaleźć wśród tych odpowiedzi tutaj taką prostą, która będzie miała współczynnik a równy minus 3. No i taka jest tylko w podpunkcie b i to jest tutaj nasza odpowiedź. W drugim podpunkcie tego zadania mamy wyznaczyć prostą, która będzie prostopadła tym razem do tej prostej o k o tym równaniu podaniu w treści zadania. W tym wypadku, przypomnijmy sobie znowu, tutaj zapiszmy, że to było równoległe. Jaka była cecha prostopadłości dwóch prostych? No to zobaczmy sobie na przykładzie. Te proste będą do siebie prostopadłe. Co mają tutaj takiego ciekawego? Że współczynnik a tych prostych jest liczbą odwrotną i o przeciwnym znaku. W tej prostej, która jest prostopadła do tej poprzedniej. Czyli jeżeli mamy y równa się minus 3x plus 1, no to jeżeli chcemy mieć prostopadłą, to musimy mieć po pierwsze o dodatnim znaku, czyli na plusie, a po drugie liczbę odwrotną, czyli jak mieliśmy trójkę, to do liczba odwrotna do trójki to jest 1 trzecia. Więc szukamy, który przykład w tym drugim podpunkcie będzie nam dawał 1 trzecią. No i jest to tutaj przykład z współrzędną. Przykład e, y, 1 trzecia, x plus 2. I to jest tutaj poprawna odpowiedź.
Przejdźmy sobie w takim razie dalej. Mamy zadanie 21. I w tym zadaniu mamy wyznaczyć miarę kąta BAC. Kąt BAC to jest ten kąt tutaj. To jest nasz kąt BAC. Wiemy jeszcze, że tutaj mamy średnicę takiego okręgu. Promień jest równy 8, czyli tu będziemy mieć 8 i tu 8, a cięciwa AC ma długość 8 pierwiastków z 3. No i mamy wyznaczyć miarę kąta BAC. Możemy skorzystać z takiej własności, że jeżeli będziemy mieli taki trójkąt i tu będziemy mieli 16, tu mamy 8 pierwiastków z 3, a tutaj mamy alfa, no to alfa możemy policzyć sobie z kosinusa. Kosinus alfa, 8 pierwiastków z 3 przez 16, czyli pierwiastek z 3 przez 2. I sprawdzamy sobie taki wynik w tablicach. No i okazuje się, że alfa ma miarę 30 stopni. To jest jeden ze sposobów, bo w drugim sposobie możemy skorzystać z tego, że jak zobaczymy, mamy trójkąt, który ma przeciwprostokątną na średnicy okręgu, więc jeżeli stworzyliśmy taki trójkąt, to wiemy, że tu będzie kąt prosty, bo trójkąt wpisany w okrąg, którego najdłuższy pok leży na średnicy, jest kątem prostokątnym, no to wiemy, że mamy kąt prosty. Możemy sobie policzyć Pitagorasa ten bok i on będzie długość tego boku wynosiła 8. No i teraz jak przyjrzymy się wartościom, które tutaj się nam narzucają, wiemy, że mamy 16, 8 i 8 pierwiastków z 3. Co nam nasuwa na myśl trójkąt 30, 60, 90? I naprzeciwko prostości przeciwprostokątnej mamy 2a, naprzeciwko kąta 30 stopni mamy a, a naprzeciwko kąta 60 mamy a pierwiastek z 3. No i jak teraz sobie tutaj spojrzymy na ten trójkąt, no to tu mamy wartość a, tu mamy 2a, a tu mamy a pierwiastek z 3, czyli kąt alfa ma miarę 30 stopni i jest to w tym wypadku naszym odpowiedź a. Przejdźmy sobie w takim razie dalej. Mamy zadanie 23. Mamy dwa trójkąty podobne, ABC i KLE, o polach równych 2P i P. Obwód trójkąta ABC jest równy X i musimy teraz zapisać, jaki będzie obwód trójkąta KLE. W takim razie przypomnijmy sobie tutaj te cechy tych trójkątów podobnych. Jeżeli mieliśmy pole takiego trójkąta, to z podobieństwa wiemy, że pole trójkąta podobnego do tego pierwotnego, podobieństwo jest do kwadratu. A teraz jak w tym samym trójkącie przejdziemy sobie na obwód, no to obwód tego podobnego do pierwotnego, skala prawdopodobieństwa jest równa k, czyli widzimy, że mamy tu zależność k do kwadratu. I teraz jak sobie spojrzymy na nasze zadanie, to wiemy, że trójkąt ABC ma pole P, KLM ma pole 2P. Czyli mamy tutaj dwa razy większe pole, a obwód trójkąta ABC jest równy x, więc korzystając z tego wiemy, że dwójka to jest równa k kwadrat, więc k będzie równy pierwiastek z 2, czyli mamy pierwiastek z 2. I teraz obwód był równy x, więc pierwiastek z 2 razy x i to jest tutaj nasza odpowiedź. I teraz dlaczego? Ponieważ stosunek obwodów trójkątów podobnych jest równy, no i tutaj sobie zauważyliśmy k i k kwadrat, czyli pierwiastkowi kwadratowemu ze stosunku pól tych trójkątów. Przejdźmy sobie w takim razie do kolejnego zadania. I teraz mamy powierzchnię boczną graniasta słupa prawidłowego, czworokątnego, który został rozcięty wzdłuż krawędzi bocznej tego graniasta słupa. Jakby sobie to zobrazować, krawędź boczna i rozcinamy ten graniasta słup wzdłuż tej krawędzi. No i otrzymamy, możemy sobie to wtedy rozłożyć i otrzymujemy tutaj wysokość, a tu mamy te cztery długości rozłożone. I utworzy nam to taki prostokąt. I teraz musimy sobie wyznaczyć, jaka będzie długość krawędzi podstawy takiego krańca słupa. No to jeżeli mamy tutaj taki trójkąt, takie dane, które podali nam w treści zadania, no to wiemy, że tu będzie po pierwsze kąt prosty, no bo raz, że CB też mamy podane, jest wysokością tego krańca słupa, no to wysokość już na pewno jest pod kątem prostym, więc tu będziemy mieć kąt prosty. No a skoro tu mamy 30 stopni, to tu będziemy mieć 60, czyli mamy trójkąt 30, 60, 90. No i jak pamiętamy, naprzeciwko 30 stopni był bok długości a naprzeciwko 90 był 2a. Czyli jeżeli tu mamy 2a równe 16, no to a jest równe 8. No a jak ustaliliśmy już na początku, na tą długość 8 składa się 4 boki takiego graniasta słupa, a wiemy, że jest prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie ma kwadrat, co zresztą też na tym rysunku tutaj uwidoczniłem, więc musimy sobie to 8 podzielić przez 4 i otrzymujemy wynik 2. I przejdźmy sobie do
kolejnego zadania. Mamy tutaj wskazać, na którym z rysunków prawidłowo narysowano, oznaczono i podpisano kąt alfa, który ma być pomiędzy ścianą boczną ACFD. Ściana boczna ACFD to będzie tutaj ACFD, czyli to jest ta ściana OTA. I teraz kąt pomiędzy tą ścianą a przekątną AE, czyli musimy teraz sobie jeszcze wyznaczyć przekątną AE. I ta przekątna AE to jest przekątna ściany bocznej ABED. ABED to jest tutaj. I tu mamy tą przekątną, która sobie idzie od A do E. I teraz musimy wyznaczyć sobie ten kąt. No i jak go chcemy wyznaczyć? No to przede wszystkim ten kąt będzie szedł stąd do tej ściany, więc tutaj możemy sobie poprowadzić tą wysokość, która nam pozwoli odmierzyć dokładnie do tej ściany tutaj tą odległość. I teraz możemy sobie jeszcze pociągnąć tutaj po tej ścianie długość i otrzymujemy właśnie ten kąt pomiędzy tą przekątną a powierzchnią tej ściany. Taką sytuację mamy przedstawioną na rysunku A. I to jest nasza odpowiedź. OK. Mamy to zdanie 29, w którym mamy rozważyć wszystkie równoległoboki o obwodzie równym 200 i kącie ostrym o mierze 30. No i w tym zadaniu mamy podać wzór i dziedzinę funkcji, która będzie opisywała zależność takiego równoległoboku od długości x tego boku. Czyli musimy zapisać wzór na pole, który będzie uwzględniał długość boku. No i mamy też obliczyć wymiary tego z tych równoległoboków, który będzie miał to największe pole. No i też obliczyć wartość takiego pola. Narysujmy sobie na początek ten równoległobok. Podpiszmy sobie boki A, B, C, D. Wiemy, że kąt ostry 30 stopni. Mamy ten bok X. Drugiego nam nie podali, nazwijmy go sobie B. No i teraz wiemy, że obwód wynosi 200, czyli 2B plus 2X jest 200. Wiemy też, że są to liczby rzeczywiste dodatnie, z tego względu, że no jeżeli mamy jakąś figurę, no to tamte długości boków no muszą mieć wartości dodatnie. Ciężko, żeby jakiś kwadrat czy trójkąt chociażby, czy nawet ten właśnie równoległobok miał długość boku ujemną, więc wiemy, że na pewno X będzie większe od zera i B będzie większe od zera. No i teraz rozważając ten przypadek, wiemy, że B plus X jest równe 100, więc możemy sobie zapisać, że B to jest 100 minus X. To się nam zaraz przyda, bo pozwoli nam wyeliminować tą niewiadomą B i będziemy mieli w równaniu tylko jedną niewiadomą X, dzięki czemu uzależnimy sobie ten bok od X-a. No i jednocześnie, jeżeli mamy takie też równanie, no to wiemy, że ten X nie może mieć wartości większej niż 100, no bo jeżeli będzie miał 100, no to bok B będzie miał wartość 0, czyli nie otrzymamy równoległoboku, więc możemy sobie zapisać, że dziedziną tej funkcji będzie X, który będzie zależał od 0 do 100. No 100 nie możemy już wziąć, bo jak ustaliliśmy, będziemy mieli wtedy wynik zerowy i nie otrzymamy równoległoboku. No dobra, jak możemy sobie policzyć teraz pole takiego równoległoboku, nie znając jego wysokości, ale mając podane długości dwóch boków i sinus? No jest wzór na pole takiego równoległoboku i ten wzór wynosi a razy b razy sinus alfa, czyli długości boków i kąt pomiędzy nimi. Więc w tym wypadku pole naszego równoległoboku będzie wynosiło x razy b razy sinus 30 stopni. No i teraz sobie to pole przekształcimy. Pole będzie równe x. Tutaj wiemy, że b jest równe 100 minus x, więc możemy sobie zapisać 100 minus x. No i sinus 30 ma wartość 1 druga. Przekształcamy sobie jeszcze to pole, żeby pousuwać te wszystkie nawiasy i otrzymać te w całości. No i wiemy, że p będzie minus 1 druga x kwadrat plus 50x. No i zapisaliśmy sobie to pole za pomocą funkcji. Możemy sobie jeszcze napisać, że p od x, czyli to pole od x, jest równe minus 1 druga x kwadrat plus 50x. No i jeszcze tak jak sobie uwzględniliśmy, ten x mieści się w zakresie 0,100. No i teraz jak sobie otrzymaliśmy taką funkcję, no to spełniliśmy to zadanie, tą część zadania, gdzie mieliśmy podać ten wzór i dziedzinę funkcji opisującej zależność pola od długości boku. No mamy wartość pola uzależnioną od długości boku x i mamy teraz jeszcze policzyć to pole dla tego równego boku, który będzie go miał największe. No jak to możemy zrobić? Jeżeli zapisaliśmy sobie pole za pomocą funkcji i narysujemy sobie taką funkcję, no to jest to funkcja kwadratowa, która ma współczynnik ujemny, czyli będzie zwrócona ramionami w dół, czyli swoją największą wartość będzie przyjmowała w tym miejscu. To miejsce to jest wierzchołek takiej funkcji. Przyjmuje wartości p i q. No i wartość p będzie zarazem wartością x, dla której, no bo tu mamy tą oś x-ów, dla której ta funkcja będzie przyjmowała tą wartość największą, a będzie to w wierzchołku tej funkcji. Będziemy sobie mogli rzutować, tu będziemy mieć wartość x-a. No a jak możemy sobie policzyć p, też mamy na to wzór,
P to jest minus B przez 2A. Czyli jak chcemy sobie policzyć P, no to wstawiamy minus, w naszym przypadku B jest 50, minus 50 przez 2 razy A, A jest równe minus 1 druga. Czyli P w naszym wypadku wynosi 50. Więc wiemy, że teraz jeszcze sprawdzamy. 50 mieści się w zakresie, który musi się mieścić wartość x. I teraz dla nas właśnie ten x jest tożsamy z p, gdzie jest ta funkcja wartość największa. Bo jest to, ta funkcja będzie miała to wartość największą w tym punkcie. Ten punkt jest naszym x, więc pole będzie największe dla x równego 50. No i żeby sobie policzyć, możemy sobie policzyć jeszcze długość boku B. Długość boku B to jest 100 minus 50, czyli 50, czyli otrzymaliśmy równoległobok o bokach 50 i 50, czyli otrzymaliśmy romb. I teraz jak będziemy sobie chcieli policzyć pole, no to możemy sobie wstawić do tego wzoru, czyli otrzymujemy pole równe w tym wypadku 1 druga razy 50 razy 50, czyli 1250 i to jest ta wartość, którą mieliśmy policzyć. No i teraz wśród tych wszystkich rozważanych równoległoboków największe pole, to pole równe 1250, ma ten, który jest rombem o długości 50, no bo ustaliliśmy, że te boki będą miały taką samą miarę. I to jest nasze ostatnie zadanie. W tym zadaniu wykonaliśmy to, o co nas prosili, zapisaliśmy w postaci funkcji, obliczyliśmy pole i dla jakiej wartości, więc mamy tutaj komplet punktów w tym zadaniu. Także dziękuję Wam bardzo za spędzony czas, wspólne rozwiązanie tych kilku zadań. No i mam nadzieję, że widzimy się na obozie maturalnym z matematyki podstawowej już w lipcu.